JSCAN. Wchodzimy w JSCANa, wchodzimy w live data, klikamy trzy kropeczki na dole, wpisujemy temperature, wybieramy ambient, wybieramy intake. Oczywiście jeśli chcemy zbadać inne czujniki, jak najbardziej możemy wybrać je w live data. Potem wybieramy też w prędkość samochodu, czyli KM, jak damy skrót, to wybieramy. Klikamy play, ikonkę i... Chcemy Wam pokazać różnicę przy użyciu programu JSCAN, uruchamiając czujniki temperatur. Co się dzieje z samochodem, gdy nie myjemy chłodnicy, interkulera, silnika, rur doprowadzających powietrze. Po lewej macie przed, po prawej macie pomyć. Wnioski wysuńcie sami.